Pięknie. Dobra. Okej. Okay. To witam wszystkich w kolejnej grupie początkującej. Ja nazywam się Piotr Peniszewski, a mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z tej rewelacją trójmiejskiego boksu Maciejem Brzoskiem. Cześć Maciuś. Cześć, witam wszystkich. No to co Macie, chyba na początek zaczniemy od tego, co jest najbliższe nam i takie chyba boleśniejsze ostatnio, czyli KSW31 i nasz wspólny kolega Jagoda Marcin Gułaś przegrywa swoją pierwszą walkę. Powiedz, jak przeżyłeś tą... Wiesz, nie mogę się siedzieć do serca, z Marcinem rozmawiam tak samo. Strasznie go boli serce, bo ta walka na początku wyglądała tak, jak miała wyglądać. Tak naprawdę mogła się skończyć to zupełnie inaczej, gdyby dwa ciosy więcej poszły. To niestety, wyszło jak wyszło, potknięcie nogi się poglądały, ściągnął zawodnika na siebie, no i ciężko wydostać się spod zawodnika, który waży 15 kg więcej. Zwłaszcza, że Marcin ma tam, miał problemy z wiązadłem i no. Szkoda mi tej walki, ze względu na to, że fajna walka była, problem był zrealizowany, ale no, jak się jest, szkoda zdrowia po prostu, że w tej walce, tak, za tym poprzednim, bo no, ale taki jest sport na tej poziomie, że jak się popełnia błędy, się za nie grubo płaci. No, powiem ci naprawdę, ten Jędrek, jak gadałem z nim w szatni, mówił, że tam ten cios mu tak nie zrobił na nim wrażenia. Ale chyba tak przez jakby już zadziorę swoją mówię i to jakby nie odbieram mu w ogóle charakteru, bo naprawdę też pokazał Jędrek swoją klasę i że jest, no jest jakąś pewnie przyszłością wagi ciężkiej w Polsce. No ale no kurczę, tam było naprawdę niedaleko, nie? Zaraz wstrząsnął, mówię, to jest inny, co przygotowuje chłopaków, troszkę inaczej pod MMA, bazuje na czymś innym. A weź tylko bardziej do mikrofonu. To było widać w tej walce. My znamy Marcina, jak walczył kiedyś, jak walczy teraz. No mówię, no jeszcze tak mówić, że nie, no ale jak się położył Jędrzej na Marcinie, to tam przez dłuższy czas nic tam się nie działo. Prawdopodobnie dochodzi do siebie, a później już jak doszedł, już... No właśnie, kurczę, tutaj jakby już po walce gadałem z Oskarem, że no tu Jagoda też schrzanił i też dziwiła mnie wasze rady ze strony narożnika, żeby nie wstawać, tak? Żeby właśnie czekać, aż sędzia podniesie walkę. Skąd taka decyzja? Bo no tutaj było widać, że kurczę, no chociażby przewaga w warunkach fizycznych, no jest tak po stronie Jędrka, że będzie ciężko, nie? Czy nie uważasz, że to był jakiś błąd z waszej strony? Wiesz co, ja bo jeżeli chodzi o parter, to już ja się nie wtrącam. Był taki plan, żeby wydawało, że nie sprowadzić się do parteru. Jeżeli tam został, ja już usiadę. Wtedy jak mówię, że siadam tu na krzesełku. I robisz smutne oczy zawsze. Tylko po prostu czasami jedynie co moje odemy to głośniej krzyczę i krzyczał mnie ten obok, który chce pomóc. No tak właśnie jest, nie no, wyszło jak wyszło, w sensie... Znaczy dało mi dużo do myślenia, wiesz? Bo jak wiesz, tworzę team. To nie wyprzedzaj, zaraz będziemy porozmawiać. Jeszcze nie wyprzedzaj. Nie? No ale okej, okay, no mów, co chcesz. No. Zostałem, że po prostu daję z siebie tyle, ile na maksa, 110%. Ale wiadomo, że nie jestem tym wszystkiego. Nawet chyba nie chciał, bo to nie ma ludzi od wszystkiego. Chciałbym być jedną osobą, która prowadzi stójkę, zrzesza wszystkich, trzyma w kupie i rozdziela później, a to odbudowę nam później. Mm-hmm. Mówię, czy decyzja była błędna, czy nie, wiesz, no to na ten czas, można powiedzieć tak, no ale wydostać się. No nie znam się na tym, czy można było troszkę lepiej wydostać się, złapać. Nie jeden sędzia może by wcześniej wstał, tak, poniósł tą walkę. Nie ten sędzia nie chciał, tam było, wiem, że wiele razy mówił, że pasywna walka jest w parterze, że podniesie, nie podniesie. Znaczy też niepotrzebnie go dawał, bił te młotki z dołu, zamiast trzymać, jak po prostu złapać klamrę i trzymać, to jest bawił się w jakąś... Rozmawiałem z Marcinem dużo na ten temat, wie, że wszystko właśnie go serce boli, że właśnie tam gdzieś błędy popełniał i po prostu ja wiem jakie, ja wiem, że to już mówił, ale po prostu błędy popełniał, gdzieś tam się wszystko tam poczyniło. Ale powiem ci, że bardzo szacunek do Marcina za serce, kiedy dał, bo mówię, to jest charakter. Nie może, a jeszcze może ugryzie. W momencie, jak mu złamał nos i tam zmarł nos, tam zalał się krwią, już wsadził oddech i tam był z panika, to jest normalna sprawa. Ale naprawdę wielkie serce na niego i powiem ci, że będę z nim całym sercem i zawsze gdy wychodził do narożnika. No jego to taki jest, nie? Ale no, powiem ten, taki dla mnie taki prywatny moment, jak zobaczyłem Jadzie, leżącego tam na macie, na takiego rozbitego i z takim absolutnie pustym spojrzeniem. No powiem, kurde, szczerze mówiąc, naprawdę wtedy poszedłem po tej walce od razu do szatni, siedział Oskar i Albert Odzimkowski i naprawdę to powiedziałem Oskarowi, że chętnie bym pojechał do domu, bo nie chcę mi się pracować. To naprawdę było no, bolesne, cholernie bolesne. Nie mówiło o jakimś złamaniu czy bólu, po prostu serce zabolało, że po prostu miał to szansę, była ta szansa.
No po prostu, no pech, naprawdę pech, oglądałem tyle razy tą walkę i można powiedzieć, że wiesz, że tu nie, no ściągnął sam na siebie, potknął się noga nogę i ściągnął na siebie i po prostu, no nie mieliśmy w parterze walczyć, nie wyszło, jak wyszło. Może coś zapomnieć, wyciągnąć wnioski, walczyć dalej. Ale z tego, co tam słyszałem kątem ucha, to Jagoda jeszcze wystąpi w KSW. Oczywiście. No, fajnie, że też on tam już wrócił ze szpitala i od razu tam apelował, żeby dali mu jeszcze walkę, ale bardzo mądrze, że mówił o wadze półciężkiej, tak? Że to na pewno, on nie jest ciężki po prostu. Tak, no ale wiesz, to było taka właśnie, no było, albo walczyć tak, w tą bierze tą walkę, a Marcin jest wojownikiem, tak jak pokazał z Walusiem, wziął parę dni przed walką, idzie walczyć, bo on jest wojownikiem, pokazał kolejny raz. Będzie walczył teraz właśnie w wadze niżej, jeżeli ja powiedziałem, jeżeli potrafił uchwalić takiego wielkiego chłopa, no tak. To naprawdę wróżę mu fajną przyszłość w tym. I co myślisz, że rewanż z Tomkiem Kondrociukiem jest na horyzoncie? Mam nadzieję. No proszę, tak tutaj dzielę się fleteczkami, jakie usłyszałem, nie? No dobra, a powiedz w ogóle, no to już twoje kolejne KSW, ale pierwsze jako narożnikowy chyba. I jak wrażenia w ogóle z gali? Super, naprawdę powiem się, że byłem w środku w tym, a potem w telewizji są pierwsze sprawy. Być w szachni z tymi chłopakami, chociaż się znali też dosyć, wjeżdżamy na te zawody, na te obozy. Fajnie, naprawdę super. Organizacyjnie powiem ci, że nie było się do czego przyczepić. Kurczę, aż fajnie było, że nie mogę się doczekać kolejnej. Nawet gdy mój zawodnik będzie walczył, a będę chciał wprowadzić jak najwięcej, no to musi jeszcze to potrwać. To będę przychodził, jeździł i kibicował z krzesełka. A powiedz, a oglądałeś w ogóle na walki? Miałeś możliwość, czy pojechałeś do szpitala? Pojechałem do szpitala i to chyba wróciłem dopiero na walkę Pudziana. Ty jak ci się podobał? Jak ci się podobał cios Mariusza? Cios Mariusza był, jak to cios Mariusza. Wiesz, to nie wiem, czy Lucky Plan, na pewno wytrenowane to było. Nie, no to było wytrenowane, to było naprawdę wytrenowane. To nie był lekki plaż, gdzieś tam lekko wstrzymał, uderzył. Zrobię swoje i nie ma co tutaj. Ale jakie swoje? Bo ja generalnie tak odłączam się w ogóle od chóru krytyków Mariusza od jakiegoś czasu. Bo muszę powiedzieć, że kurde, jestem pod wrażeniem, co ten człowiek gdzieś tam chyba na portalu, nie wiem, kto był to, gdzieś na zagranicznym portalu jakimś było pokazane zdjęcia Mariusza z pierwszych jego dni i teraz. I kurde, muszę powiedzieć, że naprawdę na chłopa, którego wszyscy wyśmiewali, którego generalnie no, hejt lał się i do teraz pewnie się szyleje. To ten facet zrobił ciężką, dobrą robotę i no i kurczę, to jest jego kolejna wygrana i uczciwa, serio wygrana. Jest to jest mentalność ludzka, wiesz, że jeżeli zaczyna coś wychodzić, to ludzie są coraz bardziej uczciwi. No więc tutaj to samo po sobie już teraz widzę, że ktoś tam powiedział, że to odczuwam to, co ja robię. Powiem, co odczuwam, cały dzień siedzę na sali, jeżdżę do domu, wiesz, robię codzienne rzeczy, które na co nie robię. No ale później tak pomyślałem, tak, faktycznie odczuwam to, bo ludzie są coraz bardziej uczciwi. Dostajesz już hejty jakieś? Ale, może nie hejty, ale wiesz, to takie złośliwości, w sensie, wiesz, potyczki takie słowne są. No ale wiadomo, jak wychodzi, to wlepiam, jak nie wychodzi, to była też taka sytuacja ostatnio właśnie w klubie, tu niby zapytali tutaj, żeśmy rozmawiali sobie, że szkoda, że to, te dwa dni mija, niestety nie zauważył, że jestem. Ta sama sytuacja, ale inne słowa i bardzo brzydkie słowa, więc spojrzałem, kurczę, no co jest grane, tak? No ale trudno, tak to jest. No ale mówię, jeżeli byśmy się mieli przyjmować, czy Mariusz miałby się przyjmować, to by to nie... Nie byłoby tyle hajsu. To nie byłoby sensu, tak? Nie po to się robi, żeby nigdy wszystkim nie dogodzisz, tak? Za te rzeczy, co robisz, będą ci ludzie szanować i nie lubić, bo będą złośliwi. Więc tak, naprawdę wielki szacunek do Mariusza, robi swoje, nie przyjmuje się tym, wychodzi, więc... A w ogóle poznałeś kiedyś Roberta Złotkowskiego, jego trenera z trójki? Nie. A myślałem, bo to świat kickboxingu bardziej. Może myślałem, że gdzieś tam się przypadkiem... No tak mówisz, daleko wiele lat byłem poza granicami Polski, tam zbierałem doświadczenie i tutaj zaczyna się przekładać ten właśnie. Zresztą właśnie z Izą rozmawiałem cały czas w kontakcie i się okazało, że te nasze rozmowy, nasze treningi, przypuszczenia wtedy, że tak ma być, powinno być, się okazało, że pojechał do tych właśnie najlepszych trenerów, że to tak robią. Nie, to bardzo dobre, wiesz, no to fajnie, bo utwierdza. W ogóle, jak już zahaczyłeś o Izu, bo chciałem zahaczyć o niego później, ale możemy sobie teraz chwilkę pogadać. Coś miałeś, jakieś info, jak tam jego sparingi? Był z Kliczko przecież, wiesz, sparing partnerem. Z Kliczko to, wiesz, no mówię, to medialnie gdzieś tam ktoś mu pokazał, że źle. Wyniósł bardzo duże tutaj właśnie doświadczenie. Teraz pojawił się w Nowej Zelandii, z tego co wiem. Tak, tak wspomniałem, w Nowej Zelandii zmienił się jego przeciwnik na bardzo wysokiego, teraz ma
Każdy ma jakiś taki dziwny rekord 16-19. 16-17. No ale mówię, to są no, te walki, które musi stoczyć, tak? Później będą wychodzić, musi ten rekord zrobić, pokazać i później. No właśnie, tak ci przerwę, to jest taka mentalność bokserska, trzeba zrobić rekord. Ma tego praktycznie, no robi się powiedzmy sobie pierwsze 3 walki w taki sposób, a potem odchodzi się od takiego czegoś, no muszę zrobić, nie wiem, 30 walk. Nie wiem, to jest polityka boksu, wiesz, mam się jeszcze trochę zraźnienie się tego boksu, bo przez ludzi, ale... No, każda dziedzina ma swoje prawa. Tylko wiesz, to czas, nie? Bo to wiesz, Izu już, no nie jest tam jakiś stary, nie? Ale ma 30. To tak wiesz, to już nie, warto, żeby gdzieś, działać, nie? Nie wiem, naprawdę nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Może wiesz, też może pobijanie się też. To chyba bardziej chodzi o to, nie tam, żeby ci stypetki poskakiwały, tylko żeby się pobijać, złapać doświadczenia jakieś tam, wiesz. Chyba to o to bardziej chodzi. Mm. No bo to gdzie dostać mnie walkę od razu po trzeciej walce walkę z Kliczką, bo się dobrze prezentujesz, to też nie ma sensu, bo to tylko może zrazić zawodnika i zniszczyć tam. No coś w tym jest na pewno. Za dużo przepaść jest w tym wszystkim. Tak, pobija się, zrobi te 10 walk i trudniejszej, z każdej walki trudniej właśnie będzie wychodziło to w pełność. A widziałeś walkę wieczoru KSW, Meter Lateral? Tak, tak. No i jak ci podobało, tak pod względem stójkowym? Nie, no powiem, że fajnie tutaj, wiesz, oglądałem tutaj tą walkę i w sumie ciężko mi było kibicować komuś, bo jednego i drugiego lubię. Jednego trochę bardziej znam, drugiego mniej, ale wiesz, no nie miałem żadnego faworyta, ale fajnie, nie? No oczywiście wpadłem, weszli, bo tam są walki, coś mi się nie to podoba, ale wiadomo, to jest, chociaż teraz bardziej tutaj, Śledzisz, no właśnie o tym chodzi. Nie, ale po względem oczywiście ja bym parę pozmieniał rzeczy, no ale mówię, każdy ma swój styl. Co byś pozmieniał? Tak, nie, ale jakieś takie, wiesz, ogólne rzeczy, nie? Co jest za nim, co? Za dużo wymian, za dużo czego? Co ja ci powiem, wymiany idą później w takich małych rękawiczkach, czy naprawdę? Ja, kurczę, nie chcę za bardzo mówić tutaj, iść drogą, bo to pokazywać, no ale mówię, dla mnie to też nie, tak, że to nie jest boks, tak? To jest małe rękawiczki i tam trzeba jednak skupić się bardziej na precyzji uderzenia. Pokazał to też Marcin, właśnie Gułaś. Była wymiana, wiadomo, czułem, ale gdzieś tam jednak później trzeba troszkę uszukać tym balansem nogami i trafić raz, drugi, trzeci. A w takich małych rękawiczkach dostać po głowie 2 razy, to już tak można już... Później można puścić dłuższą serię, oczywiście. Zawsze gwanem dobry jest Jana Jędrzejczyk, co zdobyła pas. Czy tam widziałeś? Jesteś w ogóle wielkim fanem Asi chyba, co? Kurczę, uwielbiam to mógł udziale. No ale to faktycznie to może się zatrzymać, że styl stójkowy Aśki pod MMA jest, kurczę, genialny. Bardzo mało wymian, bardzo precyzyjne pojedyncze ciosy, krótkie kombinacje. Wiesz, bo tu musisz iść nogi chodzić, wiesz, i kolana, i łokieć, to musisz tak oszukać, żeby trafić. A na mówię, najbardziej niedoceniony ciosem w MMA jest lewy prosty. Pokazuje to chłopakom, naprawdę. Marcin też pokazał to, że jak zapiął się raz na nogach przy tym pierwszym ciosie, to naprawdę... No ale mówię, każdy trener ma swój sposób myślenia, tak? Gdzieś tam prowadzenia, wie, dużo osób przychodzi gdzieś tam i ten trener gdzieś tam coś mówi, że to źle, to stało, tak, mówię, kurczę, no ale wiesz, nie to, że ja sobie się, wiesz, obracam się i mówię coś, wiesz, nie tylko wysłuchuję, no bo ale wiadomo, że no gdzie tam tym tłumaczył starszemu trenerowi, który nie ma pojęcia, jak ma, że jest łokieć i kolana. No. Nie, ale to jest, powiem ci też taka rzecz, którą obserwuję, tak powiem, przeglądam się z trenerem od boksu w ogóle w Polsce pod MMA. I to nie jest taka tendencja, jakby zauważam taką tendencję, że trenerzy boksu mają taki nawyk, że uczą boksu, a nie boksu pod MMA. I to jest sporo zarzutów właśnie, bo uczą się dziwnych kombinacji, wchodzenia, wklinczowania, co niekoniecznie w ten sport się przekłada. No nie, no właśnie w każdym aspekcie musi być osób przygotowany oczywiście, no ale mówię tutaj... No jest troszkę inaczej, naprawdę, no gdzieś tam każdy inny błąd, tutaj nie ma podwójnej gardy, tak? Dostajesz nową rękawiczkę, tak to przejdzie, tak? Gdzieś tam nie ma tej gardy, która może się schować za rękawicami, więc tutaj każdy cios precyzyjny, musisz też pracować dobrze na nogach, balans, uniki, no na tym bardziej ma wszystko, tak? Wiadomo, na przykładzie tutaj, nie chcę mówić, za bardzo wprowadzić na Świątka, no proszę cię. Chyba. No ale na ogólnie wybrałeś to zawodnika, który absolutnie nie ma stójki, nie? No to wybrałeś zawodnika, który nie ma absolutnie umiejętności stójkowych. No to poza mocnym, cholernym cepem i ciosem, którego rzuca. No, to wtedy wiesz, prowadzę się dwa tygodnie, no, ale no dobra, no też ja mówię, nie będę tego tematu. No ale mówię, jest inaczej. Ja gdzieś to się oglądam, przeglądam sobie, staram się troszkę przekładać, dużo rozmawiam, zbieram doświadczenie. Mam nadzieję, że jak powstanie ten cały team, będzie jeszcze lepiej, dlatego że będzie coś. A jeszcze jedna rzecz taka, na KSW teraz były nowe rękawice.
Miałeś do nich spore zastrzeżenia, żeby były tak cienkie, czy dla ciebie to nie było znaczenia? Co, no, każdy zawodnik podpisał, zgodził się, więc co tu możemy mówić. Dla widowiska może i lepiej. Chodzi też o widowisko. To są wiele to, że oni wychodzą, mają dobre show, wiadomo, muszą jeden musi wiedzieć, drugi przegrać. Ale muszę dać dobry show, żeby ludzie przychodzili oglądali to, żeby to miało jakieś ręce i nogi, tak? Myślę, że na przykład Marcina czy innych zawodników dają show, ludzie chcą oglądać, fajne walki. No, trzeba wziąć ryzyko rozcięcia, tak? No, no mówię, gdyby chcieli walczyć w dużych rękawicach, to by walczyć w boksie. No, a nie masz takiego w ogóle poczucia, bo no, tyle lat zjadłeś zęby na tym boksie i teraz stworzysz team, Rostock Top Team. Tak. Gdzie są sami zawodnicy MMA? Nie masz takiego poczucia, że kurde, tyle lat tego boksu, tyle wiesz, doświadczeń i no i co, i odcięłeś się tego świata boksu i teraz tworzysz zupełnie rzeczy czysto pod MMA. Właśnie ci mówię, dlaczego, to jest kwestia ludzi, którzy się tym jakby zbudowali ten MMA. Jest zupełnie inaczej. Mm. Naprawdę gdzieś tam słucham, czytam, oglądam, spotykam się z tymi ludźmi, rozmawiam, oczywiście świat boksu, no po prostu nie da się tym umawiać. No nie wiem, no co byś nie powiedział, tak jesteś głupi, no. Więc tutaj gdzieś tam ten... Ale do strony promotorów, związkowców, czego? Związkowców. Tak, to starzy trenerzy, gdzieś to starzy właśnie ci działacze, powiem ci, że więcej problemów robią zawodnikowi niż to wszystko warte i gdzieś, no więc zupełnie, chociaż tutaj Piotrze i mam jednego zawodnika, to zobaczy, wchodzi w boksem w Filipiszczach. No proszę, no to. Okay. Będzie jeszcze paru. Jeden rodzynek się zna. Jeden rodzynek, ale słuchaj, no to nie jest tak, wiesz, ja stworzyłem, mówię, będę, dopóki nie stworzę tego, nie znajdę tych wszystkich sponsorów, to będzie zamknięta grupa, ale bym postarał się właśnie też mieć paru bokserów, bo to tak samo mówię, ogromna dyscyplina. Chociaż powiem ci, czasami tak mam wrażenie od dnia, że czasami boks do MMA jest łatwiejszy, a czasami mówię, że boks jest łatwiejszy. Więc... To jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że wśród fanów MMA jest taka chyba dość negatywna opinia o promotorach MMA w Polsce, że są, wiesz, Martin i Kawulski, no, zbierają cięgi na każdej gali, że są po prostu trenami i ustawiają walki. No co tutaj jakby promotor większej gali, czy Darek Cholewa, czy Paweł Jóźwiak, no na każdy po prostu ma spotyka się z ogromną krytyką, a ty tutaj widzisz, mówisz, że to jest lepsza jakość niż boks. Ale słuchaj, ja ci mówię, no bo jeżeli ktoś wychodzi, to ludzie są złośliwi po prostu, tak? Jeżeli to takie łatwe, czy takie, wiesz, fajne i w ogóle łatwe do zrobienia, no nie każdy to zrobi, tak? No nie jest to łatwe, trzeba też trochę pokombinować, trzeba to zrobić. A łatwiej krytykować jest niż komuś coś powiedzieć miłego, tak? Czyli ty mówisz tylko miłe rzeczy wszystkim? Wiesz co, nie, mówię prawdę zawsze, nie? Bo to jest fakt, wiesz, można powiedzieć prawdę, można powiedzieć coś o źle o człowieku, ale można też ubrać tak słowa, że po prostu, żeby dotrafiło, a nie powie, wiesz, ty jesteś taki, taki, koniec, tak? I zamknąć się, wrócić, koniec, patrzeć, co jest grane. I tak się zrozumie przesłanie, tak? Jeżeli mu powiesz, mu nie tłumaczysz argumentami, tak, nie, tak, jest okej wtedy, tak? Znaczy, powiedz, no okej, dobra, czym ma dziś Brzostek to Top Team? Tak generalnie, to jest w sposób drużyna, czy co to jest? Nie, jaka jest idea za Brzostek Top Team? To jest związanie wszystkich zawodników z Trójmiasta w jednym miejscu. To są, wiadomo, to są różne kluby, każdy ma swojego innych trenerów. Ja jestem innym trenerem wspólnym. No mówię, przyświeca nam jedna właśnie ta idea, żeby walczyć, wygrywać. I tutaj jest, po prostu będę się zajmował, jeździł z nimi wszystkimi. No, wiesz jak to jest, nie? Trenować, a jeździć, załatwiać, czy tam... Tak. To są dwie różne sprawy i po prostu ja będę chciał bardzo... Staram się, no, wrażą. Nie mogę, tak? O swój zawodnik, dbam o nich. Teraz kwestia tego właśnie finansowej, to liczymy sponsorzy, będę mógł też opłacić im, czy na przykład Macina Głasia, tak? Że ten, co brakło tych zapasów, czy czegoś innego, to będziemy mogli nie z przypadku ludzi brać, tylko po prostu opłacić przez cały ten cykl przygotowania, przykład jakiegoś zapaśnika, który jest bardzo dobry. I tutaj jest pewno, tak? I będzie pewność tego, że jest przygotowany. No i właśnie na to polega to. Ale czy będziesz organizował walki, czy będziesz po prostu taką grupą wsparcia, wiesz, pod chłopaków, którzy potrzebują. Nie będę organizował walk, będę po prostu trenował ich, na tym się tylko skupię. Oczywiście to są te kwestie właśnie jeszcze menadżerskie, to żeby zorganizować sponsorów i to wszystko, tak? Ale do tego dlatego, żeby właśnie chłopakom pomóc, żeby nie wydawali żadnych pieniędzy, żeby się nie skupiali, tylko przychodzili i trenowali. Nie, to będę jeździł tylko z nimi na walki. Po prostu, jeżeli ktoś przykładowo, nie wiem, Oskar Piechota będzie miał walkę, gdzieś tam mu coś brakuje, chociaż tam ma tych swoich trenerów tak samo, ale na przykład jeśli Marcina mówię, tak, że brakuje mu gdzieś tam zapasów czy parteru, no to wynajmę trenera, który będzie go przygotował 3-4 tygodnie, czy tam ile tam zależy od walki, ile czasu zostanie, to będzie go przygotowywać się. Ja mam pasy z tych pieniędzy właśnie sponsorowanych przez na klub.
A nie boisz się konfliktu interesów? Na przykład, wiesz, masz zawodnika, na przykład jak Łukasz Cajewski, który jest również zawodnikiem Mighty Bulls. I teraz, czy Grzesiek Jakubowski się nie wkurzy, że ty, wiesz, próbujesz jakoś, nie wiem, tworzyć team, jakoś, wiesz, bo to dla osoby z zewnątrz może wyglądać podejrzanie, nie? Wiesz, ja wiem, że wszyscy przekonają to na pieniądze, a tak szczerze mówiąc, gdyby osoby, które mnie znają, wiedzą, że takim nie jestem, tak? I dlatego tak dużo zawodników przychodzi do mnie, bo po prostu te pieniądze są dla mnie jakby drugą albo trzecią rzędną sprawą. Wiadomo, wyważę są w życiu, no ale to nie jest tak, że właśnie, że każdy myśli, że gdzieś tam, wiesz, jestem w telewizji, jestem gdzieś tu pokazany, miliony zarabiam i, wiesz, skubię, bo taka jest właśnie idea, jest właśnie myślenie ludzi, gdzieś tam zobaczyć w telewizji, wiesz, filmów, że ogląda, wiesz, że każdy zżyna z drugiego. Tutaj stworzyliśmy taki fajny klimat, bo tak, wiesz, to nie był początek, że ja przychodzę sobie i stwarzam team. Tak fajny klimat się po prostu stworzył, zaufania. Każdy wie, że skoczę z każdym zawodnikiem w ogień. Znaczy, ja tu występuję w takiej roli adwokata diabła, próbuję cię, wiesz, wtykać szpilki, jak, bo znaczy, staram się po prostu, wiesz, pomyśleć jak osoba z zewnątrz, która ciebie nie zna, może o tym pomyśleć i widzi taką grupę. Wiesz, tam wszystko jest do gadania, tak? Jeśli na przykład mówisz o Łukaszu Cajewskim, można przeprowadzić rozmowę, słuchaj, jest tak i tak, jeżeli chcesz w tym teamie, wiecie, wytłumaczę, że są korzyści z tego, jeżeli nie chcesz, to słuchaj, no to będę tak, że po prostu cały czas się będę trenował. Ma na niebie w tym, tak? Jeżeli będą fajne korzyści z tego, no to tych korzyści nie będziesz dostawał. No ale wiadomo, Łukasz jest też na innym poziomie, tak? Łukasz już jakby się wybija, też tam cieszę się, że pomogę mu w tym, żeby gdzieś tam w stójkę poprawić, tak, będzie tą walkę 20 też tam będziemy. No Łukasz tam już jakby idzie swoją drogą, tak? No ale tak. Trzeba, nie można zapominać o tych zawodnikach, którzy są dobrzy, a gdzieś tego jeszcze nie mają, tak? A powiedz, kto u ciebie w takim teamie jest? Ja mogę wymienić takich trzech, których obserwuję. No na pewno z takich zupełnie młodzików, jeszcze juniorów, to Dominik Gierowski. To Dominik Gierowski przede wszystkim na razie to jest bardzo młody, ma 16-17 lat. Gimnastyk, eks-gimnastyk, który porzucił gimnastykę dla MMA i grapplingu. No Dominik na pewno w parterze, jak na swój wiek, to jest po prostu fenomen. Człowiek tak rozciągnięty i tak zwinny, że no, nie jednemu krwi napsuł, a też stawia pierwsze kroki w MMA i całkiem tak. Udanie. Powiedz, jak widzisz przyszłość do Dominika? Powiem, że Dominika widzę właśnie w fajnych kolorach, bo naprawdę jest, no w swoim młodym wieku jest bardzo pokładany, wiesz, bo jest spokojny, słucha. Właśnie to. On, cieszę się, że oni poprzez właśnie współpracę z tymi starszymi zawodnikami, właśnie tam co Marcin był właśnie towarzyszy Kazuo, Łukasz Cajewski, że oni patrzą, że mogą mi zaufać i no, to jest prawidłowe, wiesz, bo ja nie mam zamiaru ich oszukiwać ani nic, bo to jest najgorsza rzecz, bo to jest właśnie to, bo polska mentalność jest gdzieś tam wziąć z jego interesu jak najwięcej pieniędzy i rozwalić wszystko, tak? A właśnie budowanie tego całego teamu to później przyniesie fajny tutaj efekt w postaci dobrych zawodników. I też powiedziałem też każdemu, że jeżeli gdzieś tam uważa, że na ten etap gdzieś tam nasza współpraca już nie przynosi efektów bez żadnych jakichś kłótni, ani podziękujemy sobie, bo dla mnie jest lepiej niż żeby się kłócić, niż tam pójdzie sobie, wróci do Gdańska, przybijemy sobie piątkę i będzie fajna sprawa. To nie ma żadnych tutaj z mojej strony, nikogo nie trzymam w sensie takim, że wiesz, jesteś moim zawodnikiem, jesteś niewolnikiem, czy coś takiego. Po prostu ja pomagam, każdy ma z tego jakieś tam korzyści, tak? I mam nadzieję, że po prostu mówię, każdy ma swoją drogę. Ale mówię, to naprawdę dużo fajnych zawodników, które chcemy wypromować. To czekaj, ja tak wymieniam, bo tak żebyśmy poszli, bo mam takie jeszcze dwa nazwiska, czyli kolejny chłopaczek to Kasper Formel. Tak, to właśnie. Jak tam nasz polski Machida? Machida, dobrze, bardzo dobrze. Zaraz właśnie fajnie, cieszę się, bo to samo czy Dominik, czy Kasper rozwija się pod moim kątem. Ja się zadowolony jestem, widać to już w stójce, jak się porusza, jak uderza. Kasper jest straszny, ma straszne nawyki karateckie. Jesteś w stanie to wyplenić, czy będziesz zmieniał styl tak, żeby to po prostu się... wiesz, poukładało, jakoś współgrało razem z tym, co masz na myśli. Gdzieś tam mówię, to jest ciężko, będzie wyplenić w sensie całość, nawet nie chciał, wiesz, to jest... Może dla tych, co nie wiedzą, Kasper jest jakby też młody chłopak, ma 19-18 lat i jest tam wicemistrzem świata, jeżeli chodzi o karate i tam zasłużonym karateką. No, ma, zasłużony jest... Wiesz, ale nam chyba nie chciał, wiesz, bo to jest jego styl, jego jakby trzon tego MMA będzie. Ale na pewno trzeba dużo pozmienić, no bo wiadomo, troszkę zachowanie z karate nie będzie adekwatne w walce. Gdzieś tam pociosa stanie czy coś, tak? No ale powiem ci, że naprawdę że powoli się zmienia w to wszystko, to co mówią w tą bryłę. No to naprawdę, ja też staram się Kasprowi zawsze pomagać jak tylko mogę, bo jeżeli tak jak a propos Dominika mówiłeś, że jest poukładany i się słucha, no to chyba nie spotkałem zawodnika w tak wieku, tak poukładanego, który naprawdę jest tak karny. Mimo swoich wielkich sukcesów,
Czasami uderzy mu stodówka, no ale to zasłużenie, bo wygrywa, ale naprawdę chłopak jest... Nic złego na tym sprawie jest tak samo poukładany. Cieszy mi się to, bo z takimi zawodnikami, którzy mają charakter, ale mówię, jeżeli masz poukładane w głowie, łatwiej się trenuje wtedy, nie? Gdzieś tam zaczyna się błędy robić w życiu, no to przeszkadza to później. Później ja tłumaczę, czasami jestem starszy od swoich zawodników o 14-15 lat, ja coś mówię, a tą młodzi, a dobra, teraz później miała tydzień, twój trener to miał rację, to tak, jak to wyjdzie. Tak, Maciek, trener prostek nie oszukuje. No i czeka na wisienka na torcie. Jak się pracuje z Katarzyną Niską, twoją Biedronką? No, gdzieś na mnie troszkę jest się pytanie. No właśnie, to jest twoje nowe doświadczenie chyba w twojej karierze. No tak, tutaj to z kobietami. Zawsze ma coś do powiedzenia w pewnej dziedzinie. No ale fajnie. Ciężki charakter. Jest to uparta. Uparta, no i fajnie. Jest to dobrze, że ma tu uparty charakter. Jest fajnie pracowita. Powiem ci, że ja fajnie, wiesz, bo chcę każdy wprowadzić, bo mało jest kobiet, które walczy. Ma niesamowity charakter. Jak mówiłem wcześniej, Gacia nie była wybrana przez ładne oczy, tylko długo ją serwowałem. Było parę prób z innymi zawodnikami. I trafił okazję w ogóle czas na Gasie. No i żeśmy nawiązali współpracę. Mi się zdaje, że bardzo fajną współpraca. Kiedy walki pierwsze? Powiedz jakieś takie poważniejsze. Jest to niedługo. Nie chcę na razie Kasi szybko puszczać. Mówię, ja może mi się zaklepany poziomami wszystko, tak? Mm-hmm. Jak zrobisz jeden poziom do połowy, drugi do 70%, czwarty tam do kolejnej procent, to wtedy na tym 16 poziomie się zatrzymujesz i inny człowiek się już nie rozwija, no bo za dużo tych błędów zostało. Powoli zbudujemy ten. 2 lata czekaliśmy sobie do pierwszej walki zawodowej. Do zawodowej. A amatorsko kiedy chcesz obijać Kasia jakoś na zawodach, czy... No, będziemy obijać, tylko tam Kasia ma dostała kontuzję, więc musimy doszpitalem, zatrzymało nas to. No zobaczymy, co tam wyjdzie. Tam troszkę z kolanem mam problem, ale myślę, że będzie ok. Działamy, mówię, teraz też poprzez ten top team, który stworzę, gdzieś tam też może finansowo będę mógł pomagać jednym zawodnikom młodym, którzy tam może póki tam znowu nie będą wielkie pieniądze, ale postaram się tak, żeby mieli to na swoje waciki. Mm-hmm. Okej, okay. No jakbyś chciał w ogóle śledzić Kasię, to jej Facebook to Moja Droga do Zawodostwa, także zachęcamy. Kasia jest ładna, miła, za dużo zdjęć, także zachęcamy. No dobra, ale no przed tobą teraz chyba taka z ważniejszych walk w twoim teamie, chyba jeszcze mogę tak powiedzieć, czyli Łukasz Sajewski w końcu będzie walczył w UFC i odpukać w niemalowane, w cokolwiek się da, z chyba polskim zawodnikiem z najdłuższym stażem w UFC, który jeszcze nie zawalczył. No i już niedługo Nick Hain kontra Łukasz Sajewski. Powiedz, czego się możemy spodziewać? Tylko wygrany. Nie, no ale okej, okay, no powiedz jak forma Łukasza, no bo taka ogromna przerwa, to stawia dużo znaków zapytania. A Hain, mimo wszystko, że ludzie tak trochę stawiają go w roli ogórka, moim zdaniem to nie jest wcale taki łatwy rywal. Nie ma ogórków w UFC, tak? Każdy gdzieś tam dostał się przez swoje zasługi, jest silnym fizycznym zawodnikiem, ma swoje po prostu swój styl, może i chaotyczny, może nie chaotyczny, ale powoduje to, że on wygrywa, jest w UFC. Przygotować się Łukasza tak, żeby wygrał tą walkę. Dobrze. To dobrze. Śmieszno się to zabrzmiało, ale przygotować się tak Łukasza, żeby wygrał tą walkę, w sensie jest ten game plan, jest wszystko tak. Tak jak zawsze gdzieś tam rozkładam konsultacja z Tomem Jakubowskim, z Adrianem Hoffmanem. Musi być wszystko zarobnięte na ostatni guzik i wtedy człowiek jedzie właśnie po tą pewną, właśnie może nie pełną wygraną, ale z pewnością, że jedziesz po swoje, tak? No bo to jest walka, wszystko może się zdarzyć, ale jedziemy po wygraną. Jest naprawdę dobrze przygotowany, nie chcę na razie o tym mówić, ale mówię, jest końcówka przygotowań, na całe szczęście jest w pełni sił, zdrów i Nie sparuje z Rafałem Moksem, tak jak ostatnio. No, Moksiu nabawił go tej kontuzji w ostatnim sparingu jakimś. Wtedy to spech taki, po prostu nie ma, na luźny sparingu, dokładnie. No jak pamiętam, jak Adrian Hoffman to mi zadzwonił po tym sparingu z takim zbitym głosem, że po prostu jakby przynajmniej tam się jakaś naprawdę, znaczy jakby mu nogę urwało przynajmniej. No, matkami przeżył to najbardziej chyba Łukasz, bo chyba jest jedyna osoba, która chce najbardziej chyba walczyć w tym UFC. Chce pokazać, chce walczyć, chce wygrywać. Jest teraz, powiem ci, że każde doświadczenie, każde zdarzenie ma ze swoje właśnie ten czynnik, że zbieram doświadczenie i Łukasz dużo też zrozumiał, dużo rozmawialiśmy. Chyba wie, gdzie wcześniej były te błędy, które wynikały z kontuzji. A miał ostatnio obóz sparingowy Mighty Bulls, byłeś? Miałeś okazję oglądać? Byłem, oglądałem.
były... Tam był Filip Wolański, paru Saszka. Ja to zawsze wchodzę, oglądam sobie, rozmawiamy sobie i wyciągamy wnioski, później poprawiamy to, co było do poprawienia, to, co było dobre, ślizgniemy, żeby jeszcze lepsze było. Jestem zadowolony z tych parników. Łukasz odstawił jak najbardziej. A jak dogadujesz się z Grzesiem Jakubowskim? Bo to też jest ciężki charakter. Bardzo jest wesołym człowiekiem, ale stawia na swoim, no tak powiem. Dużo opinii słyszałem na ten temat, właśnie Grzegorza, ale ja nie mam z nim problemów. Może dlatego, że po prostu, może to, co mówię, ja nie chcę wykorzystać człowieka, tak? Nie chcę ani czy trenera, czy coś. Słuchaj, zawsze jest otwarta rozmowa, jeżeli coś komuś coś nie pasuje, to nie ma sensu gdzieś tam mówić za plecami, tylko powiedzieć wprost, ale z stroną Jakubowskim nie miałem nigdy problemu. Zawsze rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, jeżeli coś pasuje, ja się pytam, czy to jest dobre, czy to jest dobre, czy też przychodzą jakieś inne uwagi. Nie wiem, naprawdę skąd ta opinia? Może wiesz, no ja, mi, może ja gdzieś się dopasowaliśmy do tego i mam nadzieję, że tak zostanie i reszta inna opinia mnie interesuje. To, że my się dogadujemy i to jest okej. No w sumie masz paru zawodników, których z Mighty Bulls, nie? Masz Sajewski, no Jagoda jest tak jedną nogą poza już, ale ktoś jeszcze jest z Mighty Bulls? Nie. A nie, Aleksander nie jest u ciebie, Georgas w sumie nie. Aha, no to w sumie tego Saju. Okej. Okay. Tak może miałem takie wrażenie, że już wszyscy są u ciebie po prostu, bo co się nie wejdzie do Freefitu, to ktoś nowy tutaj, no, ktoś nowy. No, na pewno, jak ustawiam cały team, postaram się jeszcze dwóch, trzech zawodników takich dobrych wziąć po swoje skrzydła, poprawić ich, gdzieś tam swoje właśnie doświadczenie, sposób prowadzenia i tam może korzyści związane z teamem, który powstanie, dać im, żeby łatwiej się było trenować i nie skupiać się na innych rzeczach, tylko na tym, żeby trenować. Trochę o boksie, słówko, nie? Ostatnio takie, no, jedna polska głośna walka, czyli Andrzej Fonfara wygrywa z Chavezem. Jak ci się podoba w ogóle to, co się dzieje z Fonfarą aktualnie? Super, podoba mi się, naprawdę fajny, mi się podoba jego boks. Fajny. Jest niesamowity, co? Tak. Jest tak poukładany, że aż miło patrzeć. Właśnie to jest to, no widzę, że kurczę, ten team cały czas działa. Że jest poukładany, że nie ma takiej osoby, że każdy sobie tam w skrobie jest poukładany, wszystko pozamykane. Ale on trenuje w USA, nie? To, no, no tak. Jest poukładany, no tak. Jest... No, Piotrze, no to o tym właśnie mówię, tak? Gdzie możemy pasować? Dużo na się rozmawia, gadaliśmy wcześniej, teraz. No, wszędzie są w ogóle... Wiesz, nie ma ziemia, tak? Tutaj powinienem... A to, ale to twierdzisz, że co, nie można się w Polsce przygotować dobrze do walki bokserskiej, że trzeba jednak wyjechać za granicę? Nie da się. Nie da się. O kurde, mocne stwierdzenie. No da się, no to ja mam powiedzieć, Piotr, no nie da się, wiesz, jest tam, ktoś ma pomysł, ale... Słuchaj, naprawdę możesz powiedzieć, nie da się, no jak możesz powiedzieć, tak? Słuchaj, wyjedź, zobacz. Naprawdę jest zupełnie inny sposób myślenia tam. To nie chodzi o system treningu nawet, tylko o sposób myślenia, jak tego zawodnika. Na przykładzie Izu, słuchaj, każdy go skreślił. Tam już on praktycznie był skończony i nie miał w ogóle w ramach założyć interwiz, tak? Bo coś tam, bo miał swoje zdanie, czy jakieś tam parę innych spraw. I się okazało, że jednak, kurczę, można było przez 9 miesięcy z Izo coś zrobić. Potrzebowaliśmy sobie, pogadaliśmy, jakby otworzyliśmy sobie skrzydła, umysł i nagle co pojechał i robi furorę i mówi mało tego, że przewidują w nim nawet mistrza świata wagi ciężkiej, jeżeli wszystko się pokłupa. No więc mówię... Muszę mogę zwiąść i to jak będzie w Trójmieście na wywiad, bo naprawdę myślę, że to będzie ciekawe. Bo będzie. Myślę, że w ogóle mało osób też jakby zna tak osobiście Izu i kurde, to jest tak bystry, fajny facet, że ja pierdzielę, nie? Dobra. Tam jest wszystko, on jest tak, mądry, świetnie boksuje, jest przystojny, jest po prostu ma... Jest, nie, ale wiesz, już tak oceniając go jak całościowo, jest po prostu, tu jest wszystko, nie? Tu jest przepis na sukces tak naprawdę, tylko trzeba go właśnie wziąć, tak jak mówisz, i wyszlifować, bo to jemu nigdy nie brakowało umiejętności, tylko brakowało mu po prostu walk i to jest to, nie? Ale, bo on miał to, że miał swoje zdanie zawsze, wiesz? Nie każdemu się to podobało, no ale swoje, jeżeli ktoś się chce w konia zrobić, no to swoje, no. No ale... Dlaczego, tak? Jeżeli jak zaczyna się pytać dlaczego, to zaczyna się komuś nie podobać i na razie. No i znamy tą historię, więc nie chcę się w te zabawy rozwijać. No ale co, jest tam, teraz jest w Nowej Zelandii, ma walkę teraz, będzie walczył, będzie wygrywał. I będziemy nie tylko na Fofarę, nie na Andrzeja czy innych zawodników, będziemy czekać na Izę teraz. Ale nie uważasz też, że jest to dosyć smutne i zabawne, że praktycznie wydaje mi się, że Fofara w Polsce jest zupełnie nieznany. Mam takie wrażenie, że OTS wygrał z Chavezem, to była eksplozja oczywiście i wszyscy nagle stali się fanami boksu i Fonfary, ale nikt, tak mi się wydaje, że w ogóle nie wie, kim jest Andrzej. Też się nie rozpromowany jakoś tam, wiesz, kwestia rządu tych menedżerów, tak? Niestety trzeba się pokazywać właśnie jakoś w telewizji, żeby mówić o tobie, musi się pokazywać. No to
Pytanie, wiesz, pytanie jest takie, czy to jest potrzeba w Polsce, nie? Bo tam jest rynek. W Polsce tam nie jest rynek. Tak jak Asia Jędrzejczyk. Asia Jędrzejczyk jest bardziej znana za granicą niż w Polsce i pytanie teraz, czy wiesz, czy warto tu inwestować, czy lepiej pójść tam, gdzie tam jest to wszystko najważniejsze. Wiesz, UFC, tak? Większość to będzie, no też w Europie to jest, ale myślę, że w Stanach lepiej, no tam gdzie jest jakby trzon tego, mekka tego, tak? No po co się rozwijać, chociaż nie wiem, czy to potrzeba, jak mówiłeś. A myślisz, że to faktycznie ma szansę być mistrzem najważniejszych, wiesz, federacji, Fonfara? Fonfara. Ma potencjał i się mocno mu kibicuje, ponieważ no, tam z każdej walki będzie coraz ciężej, ale myślę, że ma mega potencjał, żeby wygrać. No w tej walce naprawdę, co on pokazał, to przede wszystkim jaki spokój, jaki w ogóle tempo potrafił utrzymać przez 9 rund, tam było non-stop praca, to jaki spokój przyjmowania ciosów, to właśnie, siła, wydaje się, że też ma siłę ciosu, to jest też fajne. I kurczę, no ja byłem mega pod wrażeniem Fofery. Właśnie to, że powtarzam, że na pewnym poziomie wszyscy mają siłę uderzenia, tak? Czy są szybcy i czy siły uderzenia, kwestia tego planowania i tego game planu założonego, wtedy, bo gdy masz plan, w walce wychodzisz, no nie ma tego strachu, bo wiesz, co masz robić, nawet jak coś się stanie, gdzieś dostaniesz po głowie, wracasz do momentu wyjścia i zakładasz od początku i działa, to właśnie od tego wydawało się Fofara. Manny Pacquiao, Mayweather. Czy należysz do grona ludzi, którzy uważają, że Pacquiao został okradziony ze zwycięstwa? Ja wiem. Tak tylko rzucam, bo to jest spora. Pod każdym filmikiem na YouTubie, wiesz. Mayweather to jest deklasowa, zupełnie naprawdę. Podoba ci się styl, jakim walczył Mayweather? Bardzo. Moim zdaniem też, on jest fenomenalny. Akurat. Okej, może nie jest efektowne, ale no, to, co on potrafi zrobić, to jest... Będzie walczył, ale nikt nie może mu dać rady. Jeszcze raz powiedz, proszę sobie. Chodzi, że on daje atakować. Tak. Czyli daje rozwijać skrzydła, czyli chcesz go, wiesz, ubić i pozwala ci na to, tylko wiesz, że fajna praca na nogach. No to widzisz, no to jest kwestia tego, że ludzie też nie do końca rozumieją tego. Każdy chce zobaczyć bójkę, tak? No ale stoczysz z 5 bójek i możesz zakończyć karierę, tak szczerze mówiąc. Fajna praca w obronie, nie da się trafić, to jest najlepsza rzecz. No to nie mówi się właśnie, tak się właśnie mówi, że boks to jest jakby same uniki, tak? To jest właśnie nie sama zadawanie ciosa, a unikanie ciosów. No bo to jest coś, no naprawdę, no myślę, że to, co on pokazał w tej walce, czyli to, jak potrafił kontrolować dystans i jego prawy prosty jest po prostu fenomenalny. Tempo, że tak on je zadaje, to jest po prostu jakiś horror. No to jest fajne. No właśnie to jest właśnie piękność tego sportu, nie? Nie każdy mówi, rozumie, każdy chce zobaczyć bójkę, a nie może, większość nie zwraca uwagi, że ta praca na nogach, że jest unik na milimetr i gdzieś tam bargain, zbicie, że tu przejście. To jest fajne właśnie w tym całym boksie, miło to się ogląda. A Szpilka? Widzisz go jako potencjał jakiś, wiesz, wadze, czy jest bardziej już celebrytą? Co? Nie wiem, powiem ci, wiesz, życzę mu jak najlepiej. Unikasz odpowiedzi, widzę. Stoję ci powiem tak, nie każdemu dobrze życzę. Wiesz, jak będzie, wiesz, to jest tak, że jak dobrze walczę, to każdy klepie po plecach, tak jak mówiłem, tak samo na moim przykładzie, a jak zaczyna przegrywać, to lecą tam już swoje słowa. Życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że wszystko jest w Stanach, zobaczył, że jest inaczej troszkę. Myślę, że też trochę da od siebie. Bo mówię, tutaj w Polsce jest, kurczę, można mieć, wiesz, gdzieś tam mamy dobrych trenerów, ale na tle tych innych trenerów, no powiedzmy sobie, no nie liczą się za bardzo, tak? Wyrastasz w ogóle, poznaliśmy się, tak, wtedy się tak naprawdę nie znaliśmy, ale otarliśmy się razem w Stoczniowcu, w klubie, który miał swój klimat i z którego wyrósł, nie wiem, Darek Kalczewski i takie osoby. Jak w ogóle wspominasz te czasy w Stoczniowcu? Kurczę, zawsze wspominam to jest... Tą zgniłą podłogę, te zagrzybione prysznice. Tak, dokładnie, to był naprawdę ten klimat. Oczywiście w takich, oczywiście teraz nie chciałbym prowadzić zawodników w takich warunkach, ale wtedy to właśnie my... Ten klimat, nie? Gdzie przychodziło się na woda. No, tak, to było coś. Ale co, myślisz, że to jakieś było, wiesz, kształtowało charakter, czy to było generalnie po prostu tak, no wiesz? Nie, zresztą powiem ci, że warunki nie kształtują za bardzo charakteru takiego. Wiadomo, gdzieś tam mówi się o spartańskie warunki, wiesz, tu tego, no ale wiadomo, jednak... Drzazgi w stopie nie były fajne. No, nie, wiesz, robić walkę z cieniem przed ustem, który jest, wiesz, zamazany, nie widać, co to miał kształtować w ogóle. No, tak, faktycznie było, tak faktycznie było. Ale co, ale nie miałeś wszystkich w okach, burzyli tą salę?
Więc to było tak, że wiesz, gdzieś tam zawsze gdzieś tam się jedzie, spojrzę, nie ma tej sali, już jest tylko ten chyba, ten graffiti są chyba zostały tylko tam, jak się wchodziło tak, z boku chyba bokserów, to tam chyba pamiątka z tego wszystkiego jest. No wiadomo, tam bo jak się młody tam był, no to inaczej się też patrzało na to, tak? Ale mówię, no to właśnie... Jak ja tam pierwszy raz wszedłem, to byłem przerażony. A ile miałem wtedy? 16 lat. Chodzę, a to wyglądało jak mordownia pełna zakapiorów, nie? Szczególnie, że tam faktycznie też przychodziło sporo gangsterów lokalnych. Tak, to wiadomo, to klimat zawsze taki jest. I jest. To było, no, to było zabawne. Ale też to był taki w ogóle śmieszny moment, jak pamiętam, po jakimś takim roku, jak chodziłem, zaczęło przychodzić bardzo dużo bramkarzy, gdzie wtedy w ogóle z siłowni i sterydy to była filozofia. I to było taki, mam wrażenie, moment przełomowy, kiedy ci ludzie zaczynali, kiedy pierwszy raz w ogóle boksowali, to wyglądali jak paralitycy. Nie. Ale jakiś taki rok później, już było widać, że ta mentalność powoli się zmienia, że ta siłownia, jako siłownia powoli odchodzi. Też miałeś takie wrażenie? Pamiętam właśnie ten moment, nie? Że nagle każdy się pompował, a później z tego pompowania był taki boom, bo się okazało, że gdzieś tam ci nie napompowali, zaczęli coś robić i nagle się okazało, że ci bramkarze dostawali po głowie i padła taka idea. Byle jakiś będziemy walczyć. Powinno się dogonić, bo wiesz, spuchnięty po czterech krokach już tylko wyzwiska leciały. Pamiętaj, był taki okres właśnie, że dużo bramkarzy przychodziło i tam zaczęło trenować i zaczęło to właśnie na początku komicznie wyglądać, ale z czasem jak to zaczyna to gdzieś tam wyglądać. Stukilowcy zaczęli bić worek, to faktycznie była taka myśl. Potem wtedy byłem w etapie liceum, więc imprezowałem i to było jakby przywilej tego, że znałem wszystkich bramkarzy, więc generalnie miałem spokój, ale miałem taką myśl, że ktokolwiek się konfrontuje z takim człowiekiem przypadkiem, pomyśli sobie, że w ogóle może wyskoczyć, no to było zło, nie? Ale co, a ty trenowałeś się z Darkiem i Chociaczem, jak tam był, czy to już w ogóle nie, bo on tam przychodził z bratem pograć w piłkę, z tego co pamiętam, w soboty, ale... Ja miałem też szczęście, że na tle mojej grupy, jakie tam przychodziłem, jakby troszkę wyrastałem umiejętnościami i przejął mnie przez jakiś dłuższy czas Ryszard Bronić, pierwszy trener Michalczewskiego. Trenował też tam Piotra takiego, Rydzyckiego. I Paweł Miałkomiana. On też walczył zawodowo gdzieś w Niemczech, ale jakaś tam kariera już później chyba zakończył. No i miałem to właśnie szczęście, że z Ryszardem Bronisiem trenowałem, pierwszym trenerem Michalczewskiego. Dużo mnie nauczył. Ten właśnie dużo mi zostało. No ale z każdego trenera dużo wziąłem sobie. Czy to gdzieś tam wyjeżdżałem za granicę, gdzieś, czy na obozy spotykałem i gdzieś tam to posyłałem do swojej filozofii boksu i naprawdę z każdego ten morcy było wziąć i teraz skleiłem to w jedność i tutaj zaczynam chłopakami działać. A kiedy miałeś taki moment, że pomyślałeś, kurde, jednak ta polska szkoła to nie jest to, trzeba wyjechać za granicę? Wiesz co, to był właśnie moment przełomowy, to był, wiesz co, nie może, wiesz, za granicę, tylko pojechałem gdzieś na obóz do Czech i tam spotkałem, wiesz co, teraz nie pamiętam nazwiska, ale takiego Bończyka i on się przygotował do olimpiady. Więc łamana angielskie jedzą, zaczęliśmy sobie rozmawiać, bo mi się podobał sposób poruszania, luz na tych nogach, bo zawsze, wiesz, stajesz twardo, bijesz, oddech, bij znowu, jak nie dasz, co nie dasz rady, bić, jedna, to nie, że co mam robić, no jak to są, nawalaj go. Świeży jesteś. I wiesz, i tak patrzę, co jest grane, czym możemy się różnić od tych ludzi, i tak zaczęliśmy rozmawiać, on mi dużo poukładał, i naprawdę powiem ci, gdzieś tam, kurczę, to mi pomogło trochę w swojej karierze, później jak wyjechałem za granicę, też myślałem, że jestem dobry. Bardzo szybko mi sprowadzili na ziemię, że nie są aż tak dobry, jak uważałem. No ale mówię, no gdzieś kurczę ta, że myśl szkoleniowa naszych trenerów jest, zatrzymała się na przykładzie nawet tutaj, nie będę nazwiskami rzucał, nowy sprzęt przyszedł, co to jest? Tego kiedyś nie było, a się walczyło, wygrywało, to jakiś murzyński wymysł jest. Ja mówię, co? Ja mówię, jak murzyński? To jest bardzo dobry sprzęt, to jest tak, bez tego się nie zrobi. Się okazało, że nagle uda się. Zaczęli wszyscy przekonali się tego sprzętu i zaczęli wszyscy używać i no mówię, no to jest tak właśnie, gdzieś zblokowane są te głowy i gdzieś tam trenują tych chłopaków. Ja nie mówię, że tam gdzieś tam na etapie zawodowstwa, tak? No ale jeżeli gdzieś tam chcemy mieć dobre zawodowstwo, czy amatorskie, no to te dzieciaki trzeba jakoś szkolić, tak? No ale jeżeli szkoli to człowiek, który, wiesz, pamięta papa Sztama i on tylko tym żyje, no sorry, ale to już chyba nie te czasy, tak? No wiadomo, no to jest sama logika, kto się nie rozwija, się ten coś się cofa, tak? A ile siedziałeś za granicą? Ponad 5 lat. I co, zakończyłeś karierę, wróciłeś? Czy Wiesz co, tam dużo komplikacji było prywatnych, też tam kontuzji dostałem, też te walki zawodowe troszkę tak
pod względem treningowym mi się podobały, ale też nie miałem czasu, musiałem pracować, jeździć, miałem jeden trening dziennie, też tam nie zdążałem czasami wygrywałem te walki, których nie powinien wygrać, bo był bardzo dobry zawodnik, a czasami po prostu przegrywałem, dlatego że po prostu miałem gdzieś wcześniej, byłem w pracy do późna i tak wiesz, no, telefony, to nie jest, to nie wiesz, jest. pod kątem menadżerskim nie zawsze, no wiadomo, to było tak, byłem też jedynym Polakiem w całym tym, też traktowali mnie tak, jak traktowali przez pięć, trochę tam to sobie tą jakby wyrobiłem sobie tą drogę, ale to nie było to. Później dostałem tą kontuzję i później było ciężko tak wrócić. Chciałem tutaj dalej walczyć zawodowo, ale stwierdziłem, że to co ja wiem, a tak naprawdę, kurczę, co mam powiedzieć, no to jest 5% tego, co wszyscy wiedzą gdzieś tam za granicą. Zaczynam tutaj się sprawdzać i podjąłem sobie decyzję, że zostawię tą karierę i postaram się tutaj kupować. Było ciężko? Czy nie? Na początku było ciężko, w sensie, bo nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, ale cały czas żyję w tym klimacie, cały czas chłopakami sparuję, nie brakuje. Też, wiesz, to jest taki człowiek, że nie muszę nic udowadniać sobie nikomu i ja swoje zrobiłem i teraz poprzez wygrane walki, czy na przykład Łukasz wygra w UFC, czy to samo, wiesz, cieszysz, pomagasz innym i się w tym klimacie, więc myślę, że tutaj naprawdę nie brakuje mi tego. Czy właśnie potrafisz trenować zawodnika i się nie angażować w niego? Bo to tak, też jest taka twoja specyfika, że nie, na serce oddajesz, nie? Nie, też no nie mogę. Wiesz, tak jak mówię, czasami są tacy zawodnicy, którzy jakoś blokują się, no nie ma tych więzi, no i przekazywanie samej techniki, czy tam rozmowy, znaczy bez rozmowy, no to jest słabe strasznie, wiesz, no i kurczę, to jest... A na całe szczęście na razie zgrywam takich ludzi, którzy są zgrani. Ale co, czujesz, że będą takie momenty, że będziesz komuś podziękować? Czy w ogóle już może komuś podziękowałeś na przykład? Podziękowałem paru osób już. No nie, nie dało się. Nikomu, czasami jest taki zawodnik, że przyjdzie i powie, że słuchaj, to jest, wiesz, no co ty gadasz, co ty, wiesz, też mówię, też inaczej trochę trenuję tych zawodników, tak? I to może być szokiem dla innych i nagle, wiesz, tak się nie robi, co ty mi pokazujesz, czemu ty mi pokazujesz mi lewy proste, ja chcę, wiesz, 16 ciosów, po 15 unika bić, nie? Wiesz, i wtedy ja patrzę i tak nie możemy się zgrać i wtedy, no nie ma tej właśnie tego czegoś, tak? Wtedy mówię, sorry, dobra. Nie ma co się obrażać, nie zgraliśmy się, więc to nie ma sensu dalej prowadzić, bo to wynik nie pójdzie, tylko problem. A miałeś przez moment szansę potrenować z Piotrem Halmanem, który teraz stał się tajską gwiazdą. Powiedz, jak tam mogę właśnie Halman i kontakt, bo najbardziej zakręcony zawodnik świata to jest. Po prostu, powiem ci, jest tak sympatycznym facetem, tego polubiłem. Powiem ci, treningi też mi dosyć ciekawie były, wiesz, czasami się to sam mówił, dobra Maciek, powtórz co mówisz, bo się zawiesiłem. Tak, tak, tak. Hamman, tak? Tak, powiem ci, naprawdę super, powiem ci, miło go wspominam, żeśmy tam jakiś czas mi trenowali razem, też mu się spodobało to. Oczywiście ma swojego trenera, jeździ tam wyjechał do Tajlandii. Oczywiście tam ma lepszy rozwój tutaj właśnie swojej kariery, ale myślę, że jakbyśmy gadali, że będzie w Polsce, będzie dalej trenować sobie razem. Szczerze mówiąc, wypatrywałem troszkę tak, żebym dłużej trochę pracował, bo chciałem tutaj popracować nad jego siłą uderzenia i techniką, chociaż już sam zauważył, że bardzo mocno bije, że można mocno bić i tu bez użycia siły fizycznej. No ale mówię, tam jest związany właśnie z swoim trenerem, wyjechali, więc tutaj nie będziemy tutaj żadnych problemów robić, no bo w sumie też nie mam prawa robić problemu. Jasne. Dobrze, Maćku, dziękuję tobie bardzo za czas. I ja też dziękuję. I co, pewnie pogadamy jeszcze, jak już wrócisz z UFC z pucharem, tak powiem. Kurczę, no tu jest na pewno wrócimy z zwycięstwo. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Cześć. I'm not going to be able to do that.
Oh,